Strategia Błękitnego Oceanu to potężne narzędzia dla Ciebie, nie tylko gdy prowadzisz biznes. Jeśli Twoja konkurencja jest dosyć silna lub liczna, przez co nie osiągasz zamierzonych rezultatów, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Rafał Schreinert, zapraszam. Moi drodzy, witam po raz kolejny dzisiaj, jak zawsze, porządna dawka wiedzy, więc dlatego subskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie otrzymywać więcej ciekawych informacji. Interesujące linki w opisie filmu, a teraz po prostu zaczynajmy. Guy Lalibert, kanadyjski artysta uliczny, szczudlarz i połykacz ognia, rozważał wejście do przemysłu cyrkowego. Odczuwał dużą frustrację w stosunku do modelu ustalonego już dawno temu przez Ringling Bros and Barnum and Bailey. Guy był znudzony banałami tego tradycyjnego cyrku niczym, znacie to Państwo, humor błaznów, pokazy tresowanych zwierząt, różni sprzedawcy, którzy krzyczą w przejściu, czy tandetni klauni. Guy zastanawiał się, w jaki sposób może ulepszyć tradycyjny model biznesowy cyrku, który oferuje niestety ogromne wydatki na działania zwierząt i gwiazdy estrady. Guy wyobrażał sobie również, jak można by zmienić przemysł cyrkowy, gdyby włączył narrację i wystawił swoje występy w wyjątkowych, nowoczesnych miejscach. Korzystając z tej okazji, Guy zaczął współpracę z innym ulicznym performerem, Gilles Tecrua, aby wspólnie założyć nową firmę i ten nowy rodzaj cyrku, o którym myśleli. Jedną z pierwszych decyzji, które podjął Guy, było pożyczenie elementów ze świata teatru, by stworzyć pewien wyrafinowany, stylowy spektakl, w którym dorośli chętnie zapłacą premium, czyli wyższe ceny biletów. Aby osiągnąć tę teatralną transformację i przy okazji uzasadnić owe wyższe ceny biletów, Guy musiał podjąć decyzję o tym, co uwzględnić w swoim nowym cyrku. Włączył on bardziej wyrafinowany, pewien intelektualny komponent i wzniosłą fabułę. Oprócz artystycznej muzyki, a także tańca z elementami baletu, dodał narrację. Aby urzeczywistnić swoją wizję, Guy uświadomił sobie, że musi wyeliminować i zredukować pewne elementy z tradycyjnych modeli cyrkowych. Zdał sobie sprawę, że będzie również musiał podnieść pewne elementy na nowy poziom, w końcu będzie musiał stworzyć zupełnie nowe składowe. Eliminując zwierzęta, redukując klaunów, ich tandetny humor, podnosząc cały splendor namiotu z wyższym poziomem komfortu i pięknymi naprawdę wykończeniami zewnętrznymi, jego wyjątkowe pomysły kreują prawdziwą magię, czyli istotę cyrku. Jego wizja tworzy choreografię, narrację, muzykę i oświetlenie. Bazując na tych podstawach, Guy i Gilles tworzą jakże znany na świecie Cirque du Soleil. Zamiast utopić się na nasyconym rynku tradycyjnego cyrku, polegali oni na innowacji wartości, aby stworzyć zupełnie nowy rynek. Tworzą w ten sposób niebieski ocean. Strategia Błękitnego Oceanu, stworzona przez Chana Kima i Renée Maborne, to nowy sposób myślenia o strategii biznesowej. Zanim stworzysz własną strategię Błękitnego Oceanu, powinieneś zdobyć podstawową wiedzę na temat tego, czym są niebieskie oceany. Cirque du Soleil udało się w doskonały sposób zrekonstruować granice branży cyrkowej. Innymi słowy, ich strategia Błękitnego Oceanu polegała na kapitalizacji na niewykorzystanej przestrzeni rynkowej. Wyobraź sobie, że Twoja firma sprzedaje zdalnie sterowane leżaki do basenów, na przykład. Przybierają kształt zwierząt czy jakichś superbohaterów. Dzieci je po prostu uwielbiają. Marketing w tym przypadku najczęściej zajmowałby się reklamami dla dzieci albo dla rodziców. A co na przykład my byśmy mogli zrobić, aby iść w stronę innowacyjności? Na przykład moglibyśmy je wydzierżawiać na jakichś korporacyjnych eventach. Ponieważ niebieskie oceany leżą w niewykorzystanej przestrzeni rynkowej, to są wolne od konkurencji, a zatem mają potencjał do szybkiego wzrostu i do tworzenia sobie
grup klientów. Podczas gdy niektóre niebieskie oceany są dosyć radykalnie nowe, to większość pochodzi z istniejących branż. Skoro poznaliśmy już, czym jest niebieski ocean, to pozwólcie, że przedstawię Wam, czym jest czerwony ocean. Czerwone oceany, w przeciwieństwie do ich niebieskich odpowiedników, są bardzo konkurencyjne. Praktyki w branży są bardzo dobrze ugruntowane, a pojedynek o zyski jest bardzo brutalny. Inny sposób myślenia o czerwonych oceanach jest wyznacznikiem istniejącej przestrzeni rynkowej. Natomiast niebieskie oceany reprezentują przestrzeń rynku, ale jeszcze nieznaną. Przykład to smartfony, które są czerwonym oceanem, a smart okulary? Zgadza się, jest to wciąż niebieski ocean, ponieważ nie ma tu zbyt dużej konkurencji rozwoju technologii. Więc skoro już poznaliście definicję obu oceanów, to spróbujcie zidentyfikować, do której grupy zaliczylibyście na przykład. Wykładniczy wzrost zysków, wyścig do najniższej wojny cenowej, konsumenci mogą na przykład wybierać spośród wielu marek, które oferują ten sam produkt, gdzie byście zakwalifikowali przełom w technologii, który prowadzi do nowego działu korporacyjnego, a może wizjonerski menedżer, który może zastanawiać się nad najlepszymi praktykami w branży. Dodatkowo, kolejny przykład, firma dostosowuje swój produkt, aby stworzyć nową bazę klientów, no i wrogie przejęcia. I gdzie byście zakwalifikowali do niebieskiego czy czerwonego oceanu te pojęcia, które wymieniłem? Zastanówcie się nad tym. Skoro więc teraz rozumiecie, czym są niebieskie oceany, to określmy ich wpływ. Według pewnego badania przeprowadzonego na 108 firmach w 30 branżach, które obejmowało okres ponad 100 lat, możemy zauważyć, że aż 14% wszystkich innowacyjnych wprowadzeń stanowiło 61% wszystkich zysków. Bardzo dużo, prawda? Ten wykres, który teraz widzicie, mówi wszystko. Tworząc niebieskie oceany, zwiększacie potencjał dochodowy firmy. Maksymalizujecie wpływ na zysk Waszej firmy. Jakie mamy tutaj jeszcze przykłady strategii błękitnego oceanu? Załóżmy, że jesteś inwestorem. Musisz wybrać między dwoma startupami mody męskiej. Firma A produkuje wysokiej jakości jeansy i sprzedaje je wybranym detalistom. Firma B natomiast sprzedaje dostęp do stylisty online, który doradza i krytykuje garderobę osób. Zastanówcie się, który ma większy potencjał, aby wpaść do lejka niebieskiego oceanu. Od niepamiętnych czasów sukces w biznesie porównywany jest z losami konkurencji. Strategia benchmarku najczęściej w stosunku do lidera branży, tak możemy to określić. Jako taka typowa strategia czerwonego oceanu bazuje oczywiście na konkurencyjności. Czerpiąc ze strategii militarnej, strategie biznesowe oparte na konkurencji traktowały rynek jak pole bitwy, z firmami w branży jako przeciwstawnymi armiami, które walczyły o podbicie tych samych klientów albo rynku. Żeby znaleźć odpowiednią strategię błękitnego oceanu, to musicie wyjść poza strategię, która jest oparta na konkurencji. Istnieją dwa powody, dla których warto. Po pierwsze, postęp technologiczny w produkcji i dystrybucji oznacza, że więcej produktów jest w danej chwili łatwiej dostępnych niż kiedykolwiek. Ten problem stanowi podaż przekraczającą popyt, obniżając ceny. Po drugie, globalizacja spowodowała upadek międzynarodowych barier handlowych i, powiedziałbym, natychmiastowe udostępnienie globalnych informacji na temat cen. Oznacza to, że konkurencja jest globalna, rynki niszowe zaczynają znikać, a monopole są coraz bardziej zagrożone. Aby pomóc nam wydostać się z tych coraz bardziej krwawych czerwonych oceanów, to skupiamy się na ruchach strategicznych na zestawie decyzji, które po prostu firma musi podjąć, aby stworzyć błękitne wody, czyli oceany. Zastanówcie się nad Cirque du Soleil. W ramach ruchów strategicznych, które zrewolucjonizowały przemysł cyrkowy, porzucili wykorzystanie aktów zwierzęcych, wprowadzili nowy, wyrafinowany typ cyrku, a także włączyli elementy baletu i teatru. Ale dokładnie w ogóle to, czym powinien
Ale czego powinienem szukać w tych strategicznych posunięciach, możecie oczywiście zapytać. Odpowiedzią jest innowacyjność wartości. Także to znaczy podejmuj wyzwania w zakresie innowacji, aby stworzyć wartość dla swoich klientów, a jednocześnie obniżyć koszty, czyniąc konkurencję nieistotną. Podczas kreowania innowacji, a także jej wartości powinniśmy unikać na pewno tworzenia wartości z innowacją, która typowo wytwarza skromne zyski i pozostawia Was zakotwiczonych w czerwonym oceanie. Po drugie, innowacje bez tworzenia wartości dla klienta, co prowadzi po prostu dla produktów, które są nowatorskie, ale niepraktycznie, bo nikt nie chce ich kupić. Takimi dobrymi przykładami innowacji wartości może być znana stacja radiowa CNN, która wprowadziła wiadomości transmitowane przez całą dobę. Ford, który stworzył niedrogi ponad 100 lat temu trwały samochód Model T, czy Apple, który kilkanaście lat temu stworzył intuicyjny i przenośny odtwarzacz MP3. Istotnym powodem do poszukiwania wartości innowacji jest to, że łamie ona kompromis wartości, a także kosztów tak powszechny dla strategii opartych na konkurencji. Czyli większa wartość równa się większy koszt. Niższa wartość równa się niższy koszt. W przypadku czerwonych oceanów, w odróżnieniu właśnie od strategii błękitnego oceanu, firma zazwyczaj decyduje się na odróżnienie od konkurencji, oferując wysokiej jakości, wysokokosztowny produkt, albo na przykład oferując produkt o niewielkiej wartości po dosyć niskich kosztach, dosyć niskiej cenie dla klienta końcowego. Chcesz Rolls-Royce'a czy Fiata? Rynek aut jest doskonałym przykładem, że nie ma tu super prestiżowych aut w niskich cenach. Więc zapamiętajmy, że strategiczne posunięcie to zestaw decyzji, które firma podejmuje, by stworzyć niebieskie oceany. Innowacja wartości to tworzenie wartości dodanej dla klientów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów firm, co czyni konkurencję nieistotną. Kompromis między wartością a kosztami to pewien paradygmat wielu strategii konkurencyjnych, w których większa wartość ma większy koszt, a niższa wartość wiąże się z niższym kosztem. Aby stworzyć doskonały model innowacyjności, musisz skupić się na podniesieniu wartości kupującego, a jednocześnie na obniżeniu kosztów. Korzystając z tego paradygmatu, spróbuj kategoryzować następujące strategiczne ruchy dokonane przez Cirque du Soleil. Publikuje story, historię i scenariusz dla swoich wystąpień. Wysoka elegancja w namiocie cyrkowym. Zrezygnowali z drogich gwiazd estrady, zainscenizowali wiele unikalnych produkcji. Zrezygnowano na koniec ze zwierząt. Strategiczne ruchy Cirque Le Soleil i innych firm z błękitnego oceanu są zawsze pouczające. Ucz się z nich, kiedy tylko oczywiście tworzysz własne. Istnieje jeszcze jedna ważna rzecz, o której musimy sobie powiedzieć. Mianowicie jest to kanwa strategii. Kanwa strategii jest niezbędna, jeśli chcesz, aby Twoja strategia błękitnego oceanu była skuteczna. Obrazuje czynniki konkurencji, w których konkuruje i inwestuje konkretna branża. Wskazuje również na nacisk, jaki firma albo na przykład grupa firm kładzie na każdy czynnik. Gdy tylko zidentyfikujemy czynniki dla naszej kanwy strategii, to możemy za jego pośrednictwem zacząć kreślić profil firmy. Wynikowa linia nazywana jest wtedy krzywą wartości. Dajmy teraz kilka przykładów kanwy. Jak widać, większość małych cyrków posiada niskie ceny za bilety. Branża winiarska w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 90. była bardzo obsadzona konkurencją, czyli był to klasyczny czerwony ocean. Krzywe wartości dla win marki premium i tych budżetowych miały nawet ten sam kształt, różniły się tylko poziomem prezentowania. Następnie u progu nowego tysiąclecia australijska winnica Cassia wprowadziła nową markę wina. Nazwali ją wtedy żółtym ogonem, czyli Yellowtail, i mieli już swoją własną krzywą wartości. Jak tworzyć krzywą wartości? Przeczytajcie wpis na blogu, tam macie to wyjaśnione. Sama krzywa wartości marki była również dosyć wyjątkowa.
firma zrezygnowała oczywiście z czynników enologicznych, czyli z nauki o winie, zrezygnowano z marketingu ponadpodstawowego, a także jakości starzenia się, podkreślając własne czynniki związane z marką. Przez analizę krzywej łatwo możemy zanalizować, w jaki sposób Yellowtail wyróżnił się na rynku. Mało tego, to nie wszystko. Koniecznie wejdźcie na mój blog, link w opisie, aby doczytać jeszcze o 4 ramach działania i optymalizacji strategii. Nie chcę już przedłużać w tym filmie, także na spokojnie wczytajcie się i zobaczcie, co tam jest napisane. A na dzisiaj to tyle. W opisie macie linki do subskrypcji moich social mediów i bloga, aby być na bieżąco i otrzymywać najświeższe informacje biznesowe i rozwojowe. Do następnego razu. Rafał Schreinert.